Oczywiście, jeżeli chodzi o dzieci na drodze, począwszy od fotelików, w których dzieci musimy przewozić, pasów bezpieczeństwa na przystosowanych siedziskach, skupiłbym się tutaj do kierujących z apelem takim, żeby uważali szczególnie na drogach, które są zlokalizowane przy szkołach, przedszkolach, na to, że naprawdę tak dziecko w każdej chwili może nam się pojawić na drodze. Zachowanie dzieci potrafi być nieobliczalne. Na przykład zawsze podaj małego dziecka, zobaczy kotka po drugiej stronie jazdy, po drugiej stronie ulicy, będzie chciało pójść kotka pogłaskać, nie będzie się patrzyło, czy jadą samochody, czy też nie. Czyli na nas kierujących spoczywa tak naprawdę obowiązek tego, że musimy przewidzieć reakcję takiego dziecka. Będzie to dla nas komfort jazdy, na pewno. Nie będziemy później mieli wyrzutów sumienia, że doszło do tragicznego wypadku. Niemniej jednak obowiązki też spoczywają na opiekunach. Pamiętajmy o tym, że prawo o ruchu drogowym nakłada na nas obowiązek, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, które poruszają się po drodze. Poza drogami wewnętrznymi, osiedlowymi, dziecko do lat 7 musi być w towarzystwie osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat. Nie wspomnę już o obowiązku używania odblasków. Proszę Państwa, poza obszarem zabudowanym, dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia, obligatoryjnie muszą być wyposażone w elementy odblaskowe. Jest to bardzo ważna rzecz, szczególnie jeżeli chodzi o aurę zimową, jesienną lub też, która teraz nadchodzi, wiosenna, gdzie jeszcze będą te czarugi, gdzie dzień nie będzie na tyle długi, że każdy pieszy będzie dobrze widoczny. Nasze dziecko, które jest poza obszarem zabudowanym, koniecznie taki element musi posiadać. Jeżeli chodzi o sam sposób przewożenia dzieci, pamiętajmy tak naprawdę, że foteli gwarantuje nam to bezpieczeństwo, podnosi nam bezpieczeństwo przewożonego dziecka. Sam fotelik nie wystarczy. Dziecko w foteliku, ja wiem, że czasami dziecko jest trudno przekonać. Musi być zapięte w pasy. Ja już nie wspomnę o tym, że czasami się zdarzały przypadki incydentalne przy kontroli na drodze, czy też przy zdarzeniach drogowych, gdzie dziecko było zapięte w fotelik, ale fotelik nie był przymocowany. No to czyli tak, jakby to dziecko było bez fotelika. Foteliki są atestowane. Coraz więcej jest systemów iFox, które dają możliwości zamontowania bezpośrednio fotelika do samochodu, gdzie się dezaktywuje system poduszek powietrznych. To jest bardzo ważny element. W momencie, kiedy samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, patrzmy, czy taki system jest, czy dziecko, które przewozimy, nie jest narażone na uderzenie wystrzelonej poduszki powietrznej. Jeżeli przewozimy dziecko z przodu na foteliku, przewoźmy w foteliku, ale w momencie, kiedy pojazd jest wyposażony w możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej. Ta poduszka, która powinna nam zapewnić bezpieczeństwo, w momencie, kiedy dziecko nie będzie we właściwy sposób przewożone, zabezpieczone, może po prostu przyczynić się do tego, że będzie uszczerbek na zdrowiu naszego dziecka, czyli te wszystkie elementy są ważne. Usytuowanie fotelika, przewożenie dzieci, no ze zgrozą patrzę na tych kierujących, którzy czy też siedzisko, czy fotelik, czy też samo dziecko, już nie wspomnę o dziecku, które nie jest zapięte w pasy, przewożą między fotelami z tyłu. No więc w momencie zderzenia działają prawa fizyki. Dziecko, które waży 20 kg, będzie ważyło tonę, ponad tonę, więc naprawdę nie będzie tak naprawdę możliwości uratowania tego dziecka. I dopiero później jest płacz, tragedia, można było o tym po prostu pomyśleć wcześniej.